Cześć! W dzisiejszym filmie, to chyba jest jeden z niewielu filmów na naszym blogu, chciałem pokazać Wam fajną rzecz, którą kupiłem sobie dziś właśnie, dosłownie godzinę temu w markecie Leroy Merlin w Arkadii w Warszawie. Mianowicie to jest takie wiadro, zwykłe wiadro plastikowe o pojemności 22 litrów, wyposażone w deskę klozetową. Po co? Bo uważam, że awaryjny sposób jakby zagospodarowania własnych ekskrementów powinien się w domu pojawić na wypadek sytuacji, gdyby nie było wody i było jej szkoda, żeby spuszczać toalety. Zresztą jak nie ma wody, to nie działa również kanalizacja. W końcu później przestaje działać kanalizacja, więc takie coś w domu warto mieć. Jak wspomniałem, to jest wiadro i dwuczęściowa deska klozetowa. Wiadro też może działać właśnie jako taka awaryjna toaleta, ale siadanie na tak wąskim kancie, na tak wąskim kancie, myślę, nie byłoby dosyć przyjemne. Tutaj mamy już normalną deskę, to się tak zaczepia, otwieramy, już jest normalnie tam za 3 cm szerokości, może na tym, myślę, dosyć wygodnie usiąść, wydaje się dosyć stabilne, tutaj na dnie jest taki karb, że można to łatwo tak złapać, tak. Ja myślę, że jak to wykorzystywać, no, zdejmujemy, kładziemy worek, tutaj jest taki zaczep, więc to się tak łatwo da zaczepić. O, i teraz dzięki temu możemy to łatwo tak jakby otwierać, tylko nie muszę całego zdejmować, ale możemy to tylko otwierać. Działa to jak zawias. No i tu jest jeszcze oczywiście klapa, tak? Więc wrzucamy do środka worek foliowy, robimy co mamy zrobić. Nie jest to, myślę, bardzo szczelne, ale lepsze to niż nic. Tak, tutaj ta klapa. Można zawsze sobie podkleić jakąś uszczelką do okien. Zdejmujemy. Zawiązujemy worek opaską zaciskową, wyrzucamy nawet przez okno w najgorszym przypadku i mamy jakby rozwiązany problem higieniczny. Takie coś kosztuje 59 zł. Kupiłem to w markecie w Arkadii. To jest ważne, bo byłem potem w trzech innych Leroy Merlin i w żadnym tego nie było. Więc zanim tam pojedziecie, zadzwońcie do tego sklepu i zapytajcie, czy akurat takie coś tam mają. To jest... Nawet nie wiem, jak to było opisane na półce chyba, to, ale ta kempingowa, turystyczna, coś takiego. Kosztuje to 59 zł. Jak wczoraj dzwoniłem zapytać, czy jeszcze są, to byłem przełączony do trzech różnych działów. Myślałem, że to będzie na przykład na dziale ogrodowym, okazało się, że było na dziale sanitarnym. Więc byłem przełączony 3 razy z działu do działu. W każdym razie warto kupić, moim zdaniem, choćby po to, żeby trzymać tutaj wrzucone wszystkie nasze zapasy, potem ładnie to wstawić na półkę, nie wiem, tylko po cholerę tu jest ta rolka papieru, no ale nie wiem, może ktoś uznał, że taka będzie lepsza wartość tego produktu. Warto, polecam, zapraszam do sklepu.